Czas wakacji to okres, w którym w wielu placówkach oświatowych przeprowadzane są prace remontowe. O zakresie wykonanych robót opowiedzą nam dyrektorzy kościeleckich szkół. Wakacje 2024 dobiegają końca. Drodzy uczniowie, pełną parą przygotowujemy się do przyjęcia Was. Jak widzicie w trakcie oglądania filmu, korytarz na pierwszym piętrze przejrzał i wygląda jak inny. Mamy jasne kolory, mamy przestrzeń i mamy satysfakcję, że tak ładnie wygląda. Przemieszczone są gabloty, które sprawiały Wam często kłopot, bo czasami można było głową zawadzić, nie można było pod ścianą usiąść. I to ważne, że to bezpieczeństwo poprawiło się. A poza tym cóż takiego? Naprawy, remonty drobne i odświeżania w salach. Tam, gdzie było obkopane, obrudzone, jest już odmalowane. Często żywsze kolory, nowe listwy, nowe blaty w ławkach, a w niektórych klasach nowe meble i stoliki i krzesła. Myślę, że z utęsknieniem czekacie, żeby tu wrócić, a ja serdecznie Was już dzisiaj zapraszam. W czasie wakacji w Szkole Podstawowej w Łuszkowie I nastąpiło wiele pozytywnych zmian. W całości. Od podstaw została wyremontowane pomieszczenie kuchenne i przelegający do niego korytarz. Zakres prac był bardzo szeroki. Od wykonania nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, posadzki betonowej, która została pokryta płytami gresowymi, po nową instalację elektryczną, gipsowanie i malowanie ścian. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy zbiornik na nieczystości płynne, który został podłączony do nowo wyremontowanej kuchni. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że zakres wykonanych prac zbliża nas do powstania wymarzonej stołówki. Wykonaliśmy również remont sali informatycznej. Przenieśliśmy ją do prawego skrzydła budynku szkoły, stwarzając w ten sposób 15 nowych stanowisk komputerowych, a z byłej sali informatycznej powstała piękna sala w głównym budynku szkoły. Dokonaliśmy również całkowitej wymiany zużytej instalacji elektrycznej w dwóch salach z podłączeniem do istniejącej rozdzielni i wykonaniem zabezpieczeń. Ponadto w gabinecie pedagoga i dyrektora został wykonany remont podłogi, położono nowe płytki, odświeżono ściany. Dodam, że we wszystkich tych pomieszczeniach założono nowe drzwi z ościeżnicami. Miejsce zmienił również pokój nauczycielski. W ten sposób pozyskaliśmy dla uczniów nowe, piękne, przestronne i doświetlone pomieszczenie. Ponadto do sali klas pierwszej zakupiliśmy nowe meble, które myślę, że będą podobały się dzieciom i na długo będą im służyły. Dodam, że od nowego roku szkolnego we wszystkich trzech oddziałach przedszkolnych dzieci będą spożywały posiłki. Dodatkowo powiem, iż z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dokupiliśmy nowe regały do biblioteki szkolnej, zakupiliśmy książki, które będą też myślę, że z przyjemnością wypożyczane przez dzieci i czytane. Mam nadzieję, że remonty, zmiany, które nastąpiły w naszej szkole, spodobają się uczniom, rodzicom i wszystkim odwiedzającym naszą piękną placówkę. Każdy wolny czas nauki od uczniów, tak, dla uczniów w szkole, staramy się wykorzystać, aby poprawić stan techniczny i wizualny naszych klas, aby potem ta nauka przebiegała dużo, dużo sprawniej i milej.
W tym roku i przez okres wakacyjny wykonaliśmy remonty sali komputerowej, sali gimnastycznej oraz łazienek dla dziewcząt i chłopców. Przed nami jeszcze oczywiście dużo do dokończenia, ale będziemy starali się, aby nasza szkoła już czysta i uporządkowana przywitała naszych uczniów 1 września. Jeszcze przed nami duży remont kuchni szkolnej oraz jadalni dla uczniów. Podczas dobiegających końca wakacji szkolnych zrobiliśmy takie w tym roku dosyć drobne remonty jak na ubiegły rok, ponieważ w minionym, w drugim semestrze zrobiliśmy remont łazienki dla chłopców, który pochłonął sporo pieniążków, no ale mimo wszystko jakieś drobne naprawy podczas wakacji wykonaliśmy. Postanowiliśmy odświeżyć salę dla dzieci z oddziału przedszkolnego, bo teraz w tym roku będziemy mieli sporo trzylatków. Będzie dopiero jutro maszynowo czyszczona sala, podłoga i jutro sporo pracowników przyjdzie, będziemy te sale po wyschnięciu urządzać, wstawiać meble, jeszcze takie drobne rzeczy kosmetyczne robić, też jutro będzie czyszczony korytarz nabłyszczany, a skupiliśmy się głównie w tym roku na placu zabaw, na pracach zewnętrznych. Zostały odświeżone elementy placu zabaw, ławeczki pomalowane, została naprawiona karuzela, która od dłuższego czasu nie funkcjonowała tak, jak powinna funkcjonować. Pomalowaliśmy przy piwnicy fundament farbą elewacyjną. Zostały pomalowane farbą Hammerite wszystkie balustrady przy szkole. Również kraty przy piwnicy. Jeszcze po zakupie ekogroszku na zimę będziemy malować te elementy metalowe, które znajdują się przy piwnicy, żeby tak szybko się nie zabrudziły. Na boisku szkolnym naprawione zostały dwie bramki, również zostały pomalowane bramki do boiska małego, dużego i do boiska do siatkówki. Jeszcze zamontowaliśmy podczas wakacji kamery na korytarzu i na salce gimnastycznej z tego względu, że sporo osób spoza szkoły po południu przychodziło i niszczyło sprzęty szkolne, niszczyło elementy, które znajdują się na boisku szkolnym.